Buenas tardes. Dzień dobry państwu. Desgraciadamente niestety, no conozco la lengua polaca. Polsku. Mis conocimientos de inglés, a moje moja znajomość angielskiego nie pozwala mi mówić do pana po angielsku i będę używał mojego agradezco języka ojczystego, hiszpańskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie na to bardzo ciekawe seminarium. I bardzo. No i dziękuję tłumaczowi panu Borrego. Chciałbym dzisiaj podzielić się z państwem pewną refleksją. To będą cztery punkty. Pierwszy punkt. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. To jest konwencja europejska dotycząca praw człowieka. Crea ta konwencja un sistema de protección, tworzy pewien system Tribunal Europeo ochrony de Derechos Humanos. I ten system to jest Trybunał Europejski, Trybunał Europejski Praw Człowieka. I Trybunał twierdzi, że jest odpowiedzialny za interpretowanie tej konwencji. I twierdzi, że Konwencja Europejska Praw Człowieka jest narzędziem, żywym narzędziem. Całkowicie się zgadzam. To jest instrument żywy. Ale takie żywe narzędzie, to nie znaczy, że salvo las partes del convenio pueden crear derechos no incluidos en el convenio. To znaczy, że nikt poza samymi stronami tej konwencji nie może tworzyć ram interpretacji tej konwencji. Interpretacja nie może być źródłem innych praw, które nie są zawarte w tej konwencji. Kiedy słyszę, że wyrok w sprawie Alicji Tysiąc, kiedy w tym wyroku mówi się, że nie chodzi o prawo do aborcji i wielu mówi o jak wspaniale, że Trybunał Europejski nie mówi o prawie do aborcji, ale w Konwencji Europejskiej nie ma żadnego prawa do aborcji i to jest oczywiste. Luego no hay que felicitarse. Dlatego nie trzeba się cieszyć, że o tym nie mówią, bo tego po prostu nie ma i to jest oczywiste. Es mi pensamiento. To jest moje zdanie. Segundo punto. Drugi punkt. El acceso al tribunal. Dostęp do trybunału. Cuando se crea el convenio, kiedy tworzy się konwencję, en el ciudadano europeo, myśli się o przeciętnym obywatelu. Con un proceso injusto, obywatelu, który się znajduje w więzieniu, który miał niesprawiedliwy proces. No fue del convenio, sino el primer protocolo. Pero estamos en el siglo XX. Ale jesteśmy teraz, znaczy to jest XX wiek i używa się. Se está utilizando el convenio. Używa się konwencji. Para acceder a él. Por organizaciones no gubernamentales, żeby jakby dotrzeć do tej konwencji przez pozarządowe organizacje, aktywistów o pewnej określonym kierunku działania. Czy jeżeli państwo pamiętają przypadek przeciwko Irlandii, która była tutaj wniesiona przez Irlandzkie Stowarzyszenie Planowania Rodziny. To samo stowarzyszenie, które właśnie wniosło sprawę ABC. I jeżeli się pamięta o tym kasusie Alicji Tysiąc, i potem za tym był jeszcze kasus Interrais, jakiś inny. Czyli są takie organizacje, które szukają skrajnych przypadków albo bardzo złożonych przypadków kasusów i idą z nimi do trybunału,
usiłując doprowadzić do zmiany prawa, prawa państwowego, danego państwa. Ale Trybunał Europejski nie jest Parlamentem Europejskim. W zeszłym tygodniu przybyli do Strasburga przewodniczący parlamentów Rady Europy. Mówiąc, że jesteśmy parlamentarzystami i reprezentujemy parlamenty naszych krajów. Trybunał Europejski nie może zastępować parlamentów każdego państwa, tym bardziej stawać się superparlamentem europejskim. Trzeci punkt tej refleksji, którą się dzielę z Państwem. Owoce tego systemu w wyroku VO przeciwko Francji z 2004 roku problem aborcji jest traktowany z punktu widzenia drugiego. Prawo do życia. I to jest bardzo rozsądnie. Pięć lat później w przypadku pani Tysiąc. Ten problem, który wniosła pani Tysiąc i wspomagana przez organizacje wspomniane wcześniej, już się rozpatruje z punktu widzenia artykułu 8. Prawo do poszanowania życia prywatnego. Zmienia się po prostu spojrzenie, zmienia się ogniskowa. I teraz prawo nienarodzonego rozpatruje się z punktu widzenia prawa do życia prywatnego. Powoda, oczywiście, prawa do życia prywatnego powoda. Ja już to powiedziałem i napisałem, że jest pokusa w Strasburgu używania prawa do życia prywatnego jako peryferyjnego, marginalnego prawa. Zawsze jest jakaś obwodnica, żeby nie wchodzić do centrum miasta. Więc pan ma, ja mam wrażenie, że teraz się używa tego artykułu 8 jako taki objazd, jako coś peryferyjnego dla praw człowieka. Prawo do aborcji i prawo do życia prywatnego. I tutaj się nie bada prawa życia nienarodzonego. Nie badamy prawa do śmierci. Coraz bardziej się używa. Był tutaj inny przykład. Costa Pavan też był rozpatrywany z punktu widzenia prawa do życia prywatnego. Mówi się, byłem w Paryżu, ale to nie jest prawda. Ja byłem na peryferiach Paryża. Nie wjechałem do Paryża i trzeba to rozróżniać. I to powinno nas niepokoić. Kasus ABC przeciwko Irlandii. Również tutaj z punktu widzenia artykułu 8 prawa do życia prywatnego był rozpatrywany. I bardzo ciekawa sprawa. Trzy kobiety, dwie Irlandki, jedna Litwinka stwierdzają, i to jest w wyroku i w notatce prasowej, że zaszły w ciąże nie chcąc, bez, nieintencjonalnie, czyli jakby akcydentalnie.
A, on się, a teraz my pytamy, jakie to ma znaczenie? Znaczenie? Czy ma znaczenie, że płód jest chciany czy niechciany, czy jest akcydentalny, czy nie? Ważne jest, jeżeli zaczynamy wprowadzać ideę ciąży akcydentalnej, i tak będziemy mogli później usprawiedliwiać aborcję wobec, w przypadku, gdy mamy jakiś znowu coś akcydentalnego. Tutaj przepraszam. Trzeba koniecznie przeczytać wyrok w sprawie tej ABC. I ona tam utrzymuje, że ona nie miała intencji zajść w ciąży. I jeszcze jest jedna rzecz, która mnie jako sędziego ze Strasburga bardzo zadziwia. Trzy kobiety wspomagane przez tą irlandzką organizację planowania rodziny. Każda z nich z pozwem. Wszystkie trzy są biedne, mają dramatyczne okoliczności życiowe, które musiały jechać do Zjednoczonego Królestwa, żeby przeprowadzić aborcję. Jedna ma raka. I gdzie są papiery na to wszystko? Czy jest jakaś dokumentacja medyczna? Czy jest chociaż bilet lotniczy do Londynu? Czy jest dokumentacja medyczna od wykształconego lekarza? Jaki rodzaj raka? Skóry? Żołądka? Jaki? Jaki rak? Po prostu rak. Nic nie mówią więcej. 2% de la sentencia ABC son los hechos. Aha, 2% z wyroku ABC to są fakty, a w ogóle nie ma żadnych dokumentów, żadnych dowodów, nic nie ma, co potwierdza twierdzenia trzech kobiet, które wniosły pozew. Jeżeli państwo żyją w świecie jurydycznym, sędziowskim i znają proces bez dokumentów, nie może istnieć proces bez dokumentów, bez dowodów. Ale rząd irlandzki, który jest wykształcony i odpowiada trybunałowi, i odpowiada tak, powódki nie wniosły żadnych dokumentów, ale się odpowiada na ten pozew, rząd odpowiada. I co teraz mu mówi wyrok trybunału? W tym procesie powódki nie wniosły żadnej, nic nie udowodniły, nie wniosły żadnego dowodu na swoje twierdzenia, ale jako że rząd irlandzki odpowiedział, możemy kontynuować, możemy proces kontynuować. Co by było, gdyby rząd irlandzki prawidłowo, ale niekulturalnie odpowiedział trybunałowi? Tutaj nie ma żadnego pozwu, to jest tylko papier. Żądamy dowodów. Nie wiem, co by wtedy było. I ostatni punkt mojej refleksji. Ojciec. Gdzie jest ojciec? Gdzie jest ojciec tego embrionu? Proszę państwa, jeżeli państwo wejdą na stronę internetową Trybunału, to nie są szczegóły. Nikt na ten temat dotyczący aborcji nie jest nieprawdziwy ani akcydentalny. Aha.
Nic tutaj nie jest przypadkowe. To wszystko jest bardzo inteligentnie przemyślane. Jeżeli Państwo wejdą na tą stronę, i tam są takie fiszki tematyczne na tej stronie. Proszę tam nie szukać takiej fiszki, która się nazywa aborcja. Nie ma czegoś takiego. Proszę nie szukać prawa do życia. Nie ma takiej fiszki. Proszę poszukać takiej fiszki, która się nazywa prawa do, w materii prokreacji. I tam jest pod fiszka ochrona życia kobiet w ciąży, ciężarnych. I tam się wchodzi. Wejdziemy w tę fiszkę ochrony zdrowia kobiet w ciężarnych i tam jest przypadek aborcji. I nie nazywa to się aborcja. To jest po prostu ochrona życia kobiet ciężarnych. Tak się nazywa. Trzeba chyba tylko przyklasnąć temu. Jeszcze mamy wyrok Iwans przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. I tutaj mamy przypadek ciekawy dotyczący zapłodnienia in vitro. Człowiek, mężczyzna daje swoje nasienie, kobieta jajo, następuje zapłodnienie i mamy embrion in vitro. Para się rozchodzi. Kobieta chce, żeby ten embrion, żeby był, żeby go wszczepili. A mężczyzna mówi nie. Nie chcę, przepraszam, nie chcę być ojcem. Tak mówi mężczyzna. I zgodnie z prawem angielskim, od momentu, kiedy dojdzie do zapłodnienia in vitro, aż do wszczepienia tego embriona, to, co jest embrionem, do wszczepienia, to ten embrion jest sprawą dwojga, i mężczyzny, i kobiety. Jeżeli jedno z nich nie chce, nie ma procesu. Tak, to na tym się kończy. Nie ma wszczepienia. Jaka jest różnica, pytam, między embrionem w szkle, w probówce, i embrionem wszczepionym w kobietę, w łonie kobiety? Od tej implantacji ten embrion przestaje być sprawą dwojga, a staje się sprawą tylko jednej osoby, matki. Dlaczego? Dlatego, że został wszczepiony w jej wnętrze, umieszczony w jej wnętrze. A kiedy mamy na przykład matkę nosicielkę, która ma urodzić dla obcych ludzi, kiedy embrion należy do dwojga innych ludzi i jest wszczepiony trzeciej kobiecie, trzeciej osobie, kogóż jest ten embrion? Ojca, który dał nasienie? Matki, która dała jajo? Czy pani, która go nosi w swoim wnętrzu? Czyj jest ten embrion? Jeżeli chodzi o tę sprawę aborcji, chciałbym powiedzieć w tej mojej krótkiej refleksji jasno i wyraźnie, proszę, te tematy to są bardzo delikatne tematy, bardzo złożone. Nie można przedstawiać rozwiązań bez debaty, bez studiów, bez spytania o zdania ludzi, o zdanie ludzi. Jeżeli Trybunał Europejski albo jakikolwiek inny Trybunał Międzynarodowy zajmuje się tworzeniem nowych praw, można natknąć się na dwie sprawy, na dwa problemy.
na jakiś votum separatum sędziego, który tak jak w Hiszpanii powiedział, że małżeństwo cygańskie ma skutki cywilne i Trybunał nie może tworzyć żadnych nowych praw, których nie ma w konwencji, bo wtedy Trybunał traci swoją wiarygodność. Albo mamy na Malcie inny przykład, który, który przypomina przypadek Dawida i Goliata. Malta, taki malutki kraj, Trybunał Konstytucyjny malutkiego państwa. Malutkiego. Trybunał Konstytucyjny Malty wydał wyrok i w tym wyroku mała Malta mówi: Nie wprowadzamy jurysprudencji Trybunału Europejskiego Praw Człowieka. Nie wprowadzamy jej, nie aplikujemy jej. Bo Trybunał musi stosować konwencje, a nie tworzyć nowych praw na bazie nowych zwyczajów społecznych, nowych obyczajów. Kiedy Trybunał tworzy te prawa, po prostu nie wykonuje swoich funkcji, tylko praktykuje, i to mówi dosłownie Trybunał Malty, praktykuje inżynierię społeczną, mówi Malta, o Trybunale Europejskim. Kończę moje wystąpienie, jakby biąc brawo Trybunału Konstytucyjnemu Malty, który w tej politycznej poprawności był w stanie wydać taki wyrok. Bardzo Państwu dziękuję.